Trudno powiedzieć, co oprócz pospolitej głupoty skłania legionowskich wandali do niszczenia spółdzielczego mienia. Bez względu na czasy, zawsze znajdzie się grupa z reguły młodych osób, które tak właśnie najchętniej spędzają wolny czas. Na osiedlu Sobieskiego świadczą o tym m.in. cykliczne podpalenia altanek śmietnikowych. Szczególnie widoczne to jest w altankach, gdzie mieszczą się one w. W takim miejscu mało widocznym, nie sąsiadującym bezpośrednio z oknami, na szczytach budynków, ewentualnie właśnie od ulicy pałacowej, w takich miejscach, gdzie słabo w godzinach wieczornych widać, można się spodziewać, że ludzie nie będą się kręcić, nikt nie będzie tam spoglądał. W tych miejscach dochodzi do podpaleń. Niechlubną rekordzistką w tej kwestii jest na Osiedlu Sobieskiego pechowa altanka przy ulicy Pałacowej w pobliżu bloków 510 i 512. Według szacunków administracji płonęła ona już blisko dziesięciokrotnie, co za każdym razem kosztowało spółdzielców tysiące złotych. Nic dziwnego, że pracownicy SMLW postanowili w końcu coś z tym problemem zrobić no i pomóc mundurowym wpaść na trop piromanów. W związku z poprzednimi podpaleniami, w tej okolicy został zamontowany system kamer. Szczęśliwie udało się uzyskać z tych kamer materiał pokazujący sprawców podpalenia. Materiał został przekazany na policję. Czekamy aktualnie na finał postępowania. Finał wypada mieć nadzieję dla sprawcy bądź sprawców opłakany. Przy czym, co ciekawe i warte podkreślenia, stanie się tak już nie po raz pierwszy. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku aktu wandalizmu na jednym z bloków, też na pałacowej. Doszło tam do zniszczenia skrzynki elektrycznej na klatce. Sprawca został ujęty, sprawa trafiła do sądu, znalazła szczęśliwy finał. Stąd apel do wszelkich osób, które chciałyby na terenach spółdzielczych czy coś zdemolować, czy coś popsuć, ewentualnie zniszczyć. Warto się jednak zastanowić. Bo wśród takich zdarzeń coraz częściej mamy sytuacje, gdzie tych sprawców udaje się znaleźć. W czasach, gdy niemal każdy mieszkaniec ma w zasięgu ręki szansę zrobienia zdjęcia lub nagrania, identyfikacja wandali będzie się zapewne zdarzać coraz częściej. Oby tylko za postępem technologicznym nadążyło polskie prawo i chuligani mogli swoich czynów naprawdę pożałować.